Moje nazwisko Jerzy Gnerowicz. Jestem emerytowanym pracownikiem starostwa powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Choć na stałe mieszkam w Kaliszu, ale bardzo fajnie mi się tu Łemką dojeżdżało prawie przez 10 lat. I już tak w uzupełnieniu informacji o mnie dodam, że przez 20 parę lat prowadziłem nieduże gospodarstwo w Skalmierzycach. Gospodarstwo takie o charakterze ogrodniczo-pszczelarskim. Tam miałem dużą pasiekę i nieduży sad wiśniowy, ale przyszedł czas, że trzeba było się z tym rozstać i w tej chwili zabrałem stamtąd swoje pszczoły i mam w lesie pod Kaliszem. Zacznę może od tego, że związki człowieka z pszczołą są tak stare i tak odległe, że tak naprawdę to dokładnie nikt nie wie, kiedy człowiek pierwszy raz zaczął swoje obcowanie z pszczołą, ale udało się na naszym globie znaleźć takie ślady, które przynajmniej mówią, że związki te są bardzo dawne. Jeśli jakiś dawny pszczelarz zostawił ślad na ten temat, który dzisiaj możemy odczytać, no ale tylko przypuszczać, że te związki były jeszcze wcześniejsze, tylko nie zostały przez ludzi pierwotnych udokumentowane. W Hiszpanii, w Walencji, w prowincji Arania odkryto jaskinie, w których dawno, dawno temu zamieszkiwali ludzie i tam w tych jaskiniach znaleziono malowidła naskalne. Przedstawiały one różne sceny rodzajowe z życia ówczesnych ludzi, ale jedną z tych scen przedstawia takie oto malowidło. Dość słabo to widać, bo według przypuszczeń zostało to namalowane 10 do 14 tysięcy lat temu, ale jakby uprościć to malowidło, to ono mniej więcej wygląda tak. No, drapie się ktoś na drzewo, widać, że ma kosz na plastry z miodem, no takie pokraczne pszczoły tu naokoło latają, ale jeżeli to było 10 czy 14 tysięcy lat temu malowane, to wcale nie dziwię się, że te pszczoły są takie duże jak ten kos. I to jest dowód, że człowiek bawił się z pszczołami, mówię bawił w cudzysłowie, już bardzo dawno. Myślę, że pierwszy kontakt człowieka z pszczołami był zupełnie przypadkowy. Być może nawet gdzieś ukradkiem człowiek podglądał, jak jakiś niedźwiedź dobrał się do jakiegoś gniazda pszczół, zajadał się miodem, oblizywał, a ten człowiek, bojąc się niedźwiedzia, oczywiście obserwował gdzieś to z daleka, ale jak niedźwiedź już się nasycił i odszedł, to poszedł i spróbował, jak te resztki smakują. I myślę, że bardzo był zdziwiony, że to takie fajne i słodkie. I od tego czasu co człowiek robił? No, chodził i szukał takich gniazd dzikich pszczół. Nie będę tu wchodził w szczegóły, bo ta przyjaźń człowieka pierwotnie miała bardzo szorstki charakter, bo trzeba było albo pszczoły wytłuc, no gdzieś człowiek podpatrzał, nie wiem w jakiej okazji, albo jak się las palił, albo jak się step palił, że pszczoły są wrażliwe na dym i no, nazwijmy to, że boją się dymu, że unikają. Jest to jakiś sposób na poskromienie ich agresji, bojowości czy złośliwości. No, to był kontakt człowieka z dzikimi pszczołami. Na naszych terenach, tu, gdzie dzisiaj jest państwo polskie, gdzie kilkanaście wieków temu królowały nieprzebyte puszcze, to człowiek bawił się z pszczołami jako bartnik. Też były dzikie pszczoły. Chodził po lesie, szukał, jak gdzieś znalazł, to kiedy już miał jakieś doświadczenie, czy przekazane przez przodków, czy zdobyte we własnym zakresie, wiedział, że gdzieś tak
pod koniec czerwca, w lipcu, to warto do tego gniazda się dobrać, bo tam jest co ukraść. Ale zdarzyło się tak, że a zresztą pszczoła jest na całym świecie, niekoniecznie w lasach. Mamy dowody na to, że człowiek prowadził już gospodarkę pasieczną, nie że był złodziejem miodu u dzikich pszczół, tylko już prowadził gospodarkę pasieczną, a więc w sposób jakby przemyślony gospodarował zasobem przyrody pod tytułem pszczoły już w starożytnym Egipcie, w Babilonii. No, dowodów na to już jest wiele, bo a to człowiek składał ofiary bogom w postaci miodu. A to gdzieś tam czytamy, że jakieś placki miodowe były składane na ofiary. A nawet jak popatrzymy na ten rysunek wykonany około 5000 lat temu w Egipcie, to widać, że już człowiek nawet nie najgorzej pszczoły potrafił odwzorować w sposób plastyczny. Otóż jest to fragment rysunku na jakimś przedmiocie pozyskanym czy odzyskanym podczas poszukiwania archeologicznych w Egipcie, który przedstawia kilka rzeczy, ale ja tu się skupię na dwóch. W tej części środkowej. Państwo widzą, że tu jest pszczoła, a tu coś, co trudno odgadnąć, ale uczone księgi podają, że ten rysunek w kształcie jakby takiej pszczoły symbolizuje trzcinę. I to pismo hierograficzne, bo to jest pismo starożytnych Egipcjan, należałoby czytać tak. Król Górnego i Dolnego Egiptu. Otóż w Egipcie pszczoła była czczona do tego stopnia, że uważana była za owad święty. Przy pomocy takiego hieroglifu, a więc rysunku pszczoły, przedstawiano postać króla. Chciał napisać król, to rysował pszczołę. Ponieważ Dolny Egipt to było duże obszary zarośnięte trzciną, bagnami, więc król Górnego Egiptu i Dolnego zapisywano w ten sposób. Tam zapis na meblu, na jakimś meblu gdzieś tam w grobowcu odnaleziony, a tu jest jakby krzesło przeznaczone dla króla i państwo widzicie w tym miejscu trzcinę, a w tym miejscu pszczołę, co jest najlepszym dowodem, że to było bardzo eleganckie, pozłacane, rzeźbione krzesło przeznaczone dla faraona. A to zrobiłem zdjęcie w Paryżu, w Luwrze, odłamek jakiejś wyrzeźbionej w kamieniu, w wapieniu, przedstawiający właśnie pszczołę. To jest zdjęcie, a konkretnie obrazek na widokówce z 1920 roku, przedstawiający pasiekę w górach Libanu. Dlaczego ja to państwu pokazuję? Otóż Żydzi, którzy byli pierwotnie narodem pasterskim, wędrownym, z konieczności osiedlili się jakby z nakazu władzy faraona w Egipcie. To był naród niegłupi, pracowity, wykorzystywano ich do różnych rzeczy, ale jakby zakazano im wędrówki. Mieli się osiedlić, co nie bardzo im odpowiadało i po kilkuset latach uciekli z tego Egiptu. Ale tam się nauczyli chowu pszczół. Każdy
Myślę, że każdy tu z Państwa, albo przynajmniej większość, widzieli przynajmniej raz w życiu pasiekę, widzieli, jak ul wygląda, ale takiej pasieki chyba żeście jeszcze nie widzieli. Otóż, co tu jest ulem, a co to jest pasieką? 4, 7, 10 uli. Następne 10 uli. Jeszcze tam gdzieś dalej chyba widać. Otóż Egipcjanie, którzy nie mieli tak jak my drewna, wyrabiali ule w postaci takich dużych dren z mułu nilowego. Być może wypalali, no ale żeby wypalać też trzeba mieć drewno, żeby rozpalić ogień. Prawdopodobnie to było suszone. I w takich rurach ułożonych w stosy osiedlali pszczoły. Ja Państwu potem pokażę na naszych terenach tu niżu europejskiego. Też pszczelarze wymyślili takie ule, tylko żłobili pięć drzewa w środku. I to się nazywały pnie. Tak jak tu należąco leżaki, albo postawione na storc, nazywane pień stojak. I tam w środku również, jak osadzono pszczoły, to one się zagnieździły i traktowały to jako swoje mieszkanko, do którego z zamiłowania znosiły miód, a człowiek już różnymi sposobami starał go się stamtąd wydostać. No, u nas miód, uli z gliny się nie robiło, jak wspomniałem. Były wytwarzane surowca drzewnego. To jest skansen w Nowogrodzie za Warszawą. Nie wiem, czy tam u Państwa z odległości dobrze widać. To jest fragment pnia starego drzewa postawiony tu w skansenie i Państwo widzicie, tu jest takie jakby dźwiczki zrobione do tego pnia. Na następnym rysunku chyba będzie, o, widzicie, to jest obraz i jest tu pokazany batnik, który wchodzi, zaraz wyjmie ten zatwór i dostanie się do gniazda, czyli do barci. Tam są w środku pszczoły. One mają swój wylat z drugiej strony pnia, więc on jakby podchodzi do tyłu ula. Ten ul jest oczywiście fragmentem całości drzewa. U, macie nawet coś z Ostrowa Wielkopolskiego. Tu jest to samo pokazane na znaczku pocztowym. I na stemplu. Zaraz za chwilę powiem, skąd się to wzięło. Skąd te barcie? Jak człowiek na to wpadł? No, człowiek widział, że gdzieś są w starych dziuplach takich, bo to było bardzo dobre miejsce. Pszczoły dobrze zimują w takim miejscu. No ale jakby człowiek chciał taką dziuplę zaraz mieć za tydzień, to co zrobić? No to wziąć coś twardego i wydłubać ją w tym pniu. I to się nazywała barć. Ci ludzie, którzy dłubali to, zwani bartodziejami, jeszcze do dziś takie nazwisko można spotkać, bartodziej, bo taki był zawód kiedyś. Byli ludzie, którzy się zajmowali dzianiem barci, czyli bartodziej. A bardzo często robili to bartnicy sami we własnym zakresie. Chwilami byli po prostu bartodziejami. Otóż w 1988 roku, jak Państwo widzicie, tu jest data 17 września, 17 i 18. Wtedy byłem prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Organizowałem tu dwudniowe krajowe święto właśnie w Ostrowie. No i chciałem, żeby święto minęło, ale żeby coś trwałego zostało po tym święcie. I to jest między innymi ten stempel. I nie wiem, ile ludzi na świecie w swoich zbiorach ma tą kopertę, który przedstawia bartnika,
pracującego przy parci. Można by powiedzieć, że człowiek pracujący w pasiece. Jeszcze ostatni bartnik był po wojnie. Jeszcze jeden. Przed wojną było tam kilku bartników, przed pierwszą wojną światową jeszcze może kilkudziesięciu w tamtejszej Puszczy Kurpiowskiej. To jest Puszcza Kurpiowska i Białowieska. To są dwa fragmenty dawnych starodrzewi, w których bartnictwo jakby zachowało się najdłużej.